Witam serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Kultowe Kawałki XX wieku. Dzisiaj cofniemy się niemal do podwalin muzyki rozrywkowej, do lat 60. i legendarnej grupy The Beatles, a rok 1965 przyniósł nam Yesterday. Wstęp robimy na akordach F-dur, G-dur, B-dur i F-dur. Prawa ręka rozpoczyna od dźwięku G i wchodzi na F. Rozpoczynamy od akordu F-dur w lewej ręce. To jest pierwsza część zwrotki, którą powtarzamy razy dwa. Zobaczcie teraz, jak wygląda strona basowa. Lewa ręka rozpoczyna od akordu F-dur. Oczywiście to wszystko razy dwa robimy i wchodzimy na refren. Refren, który też składa się z dwóch takich samych fraz, z tym, że końcówka w tej frazie za drugim razem jest troszeczkę inna. Zobaczcie, jak refren wygląda. Refren rozpoczynamy od dźwięku A, natomiast lewa ręka od akordu septymowego A-dur. Ta fraza i przechodzimy do drugiej, gdzie jest troszeczkę zmieniona ta końcówka. I znowu już przechodzimy teraz do zwrotki. Lewa ręka rozpoczyna od A septymowego. I robimy takie zejście D, Cis, C, H i G-mol. C-dur, F-dur i będziemy powtarzać A septymowe,
na zwrotkę. I jak już odegramy sobie tą odpowiednią ilość zwrotek, refrenów, no oczywiście musimy zrobić zakończenie. A zakończenie robimy takie same, jak robiliśmy wstęp. Czyli na końcówce refrenu. Zapraszam na kolejne odcinki.